No witam, prawda, pewnie jesteśmy, a to jeszcze oczywiście lecimy, zobaczymy co mamy tutaj u sąsiadów na zleceniu. A prawo mogę skręcić tak jest. Bo nie, tam pojedę. Weźmiemy sobie z tej firmy jakiś. Zobaczymy co mają w ogóle. Czy to w ogóle będzie brać coś z tej firmy. Bramy to nie chcę brać, wały też nie chcę. Zobaczmy co tam mają zewnętrznych. Dużo opony. Bramki te bariery nie chcę. Weźmiemy sobie za blisko Santa Cruz też Cedar City, dobra, weźmiemy Salina to gdzie to jest? W stanie Utah już, jo? Biolik to nie wiem, opony weźmiemy sobie dzisiaj. Także nie ma, że boli, trochę tu czeszczy, ale po coś się przestanie. W drogę. Dobra. Musimy patrzeć gdzie to wszystko stoi. Prawdopodobnie może być tam. Albo co nie. Tam będzie pewnie. Bo coś czuję, że idziemy w dobrym kierunku. Nie mów, że on tam będzie. A to jest ta brama, to nie. O, muszę go cofnąć. Muszę podjechać. Ja jadę moim, jak zawsze widziałem. A to robi się wino, akurat to w sam raz będzie. O, gdzie to mamy? Duże opony. Okej, ruszaj. Dobra. To... Okej, mamy dojechania, przejechania. Cedar City, zobaczymy, ile to będzie kilometrów, 835. No ale jakbyśmy pojechali tędy, to by było jeszcze bliżej, co? A, dobra, zróbmy tak jak jest już i tak będzie. Dobra. Wybrano cel podróży. Mamy jechać, to jedźmy. Myślę, że tu będzie wyjazd. Tu powinien być wyjazd. I wyjeżdżamy. Skręć w prawo. Wejdę na kamerę zewnętrzną, względu, że nie mam używ. Nie używam filtraka ani open tracka na razie. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Dobra. Skręć w prawo. Dobra, i lecimy tam, gdzie mamy. A to do życia to nie musimy jechać. Ktoś tutaj w samochodzie mi nie gra, bo nie ma żadnych wyświetlaczy. Co mnie trochę denerwuje, to nie widzę, którym. Dobra, ale lecimy, to lecimy. Paliwo mamy pod dostatkiem, także wio.
tam to jeździłem, wiadomo kim, czym, Volvem, a tu muszę jednak mojego użyć też. Tyle czasu mi służył. O, Przemku gra Farminga. Może pograł sobie jeszcze, zobaczę. Dobra, i lecimy. Otworzymy okno. Przewietrzymy. Także lecimy z oponami dzisiaj. Ale rzuca to. Coś odjebali. Przy hamowaniu będzie rzucać. Nie wiem po co to robią, bo dałem to idiotyczny pomysł jakiś. Ale pepiczki wymyślą, to ja nie wiem po co. Dobra, i lecimy sobie. 89. A puszczę też. W tygodniu nie będę puszczał dzisiaj, bo to jest. Bo to ja mam się męczyć i tak. Na razie dzisiaj nikt nie oglądał. No widzę. Farminga ktoś tam oglądał dużo dzisiaj. Za to lecimy już, tam nie mamy. A lecimy, leci do Cedar City. I lecimy do Cedar City. Oczywiście lecimy z Fresnej, bo to z mojego garażu lecimy. Psykiego nie ma, ale go pozdrawiam. W tygodniu będę mógł sobie obejrzeć. Dobrze, podawiam i Pawła, i Maja, i Bacha, Andrzeja z Grudziądza, i Paweł z Torunia, City. Dobrze, panowie, podawiam. Oczywiście podawiam resztę moich subskrybentów. Pisać i czytać, sobie obejrzeć, bo ja nie wiem kto jaki ma gusty. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. No muszę wyjść na kamerę. To są takie opony, jakbyście widzieli. Albo czekać, zaraz zrobimy fotkę. O, a niech stoi. Dobra, i lecimy. Później mogę nie zdążyć. No, że mam z tyłu, już mam na ogonie kogoś. A ujechały. No niestety to nie chodzi tak szybko jak Volvo. Volvo to idzie jak burza.
O, też pod górkę się wlecz, ale co zrobić? Nie zasuwałem. Nawet nie wiem, jaką szybkością jadę, bo ten zegar tu mi nie chodzi, nie widzę, dobra, 90. Jak tak idzie? I lecimy. Lecimy do Cedar City. Ekspresny. Ciekawe jak tam weekend odleciał, czy dobrze, czy nie dobrze. Nie tak zleciał, dość możliwy jeszcze. Wczoraj mnie było, byłem w Grudziądze, a dzisiaj tak. Maciej. Może by być za 4, to i tak pusta droga jest, ma nalecić. Ponawi ona leci, ile to potem ma i parę ton. Dobra, i lecimy. To jest. Karteczku tam nie włożyłeś sobie? Tego? Karteczku? Nie, na razie tak jest. Na razie może być bez karteczku. A gdzież wygrali? Ta? No, przegrali czy wygrali? A. Nie wszystko można wygrywać. Czego? Ten kolega się znajdzie. Bo ty co się zwolnił, nie? Ja. To nie wiem, więc mówi do niego tak, że jak tam jadzie, a jak PiS wygra, to ma dla niego miejsce szukać. A do Michała? No. Bo dla niego to miejsce coś szukać. No. Przygotuj się do skrętu w prawo. No, bo pewnie prawda jak jest. Skręć w prawo. No to nie wiadomo, co może być dzisiaj. Dobra, i lecimy. Paliwo nie będziemy brać, bo nie ma sensu na razie. Dawno tankowałem.
i zasuwałem. Także mamy pogodę piękną, jak widać, mały ruch to nie tak źle. Nie wiem, co tak go zatrzymuje, nie mam pojęcia. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. I leci, zobaczmy jeszcze mam ile. O, to trzeba zasuwać, to ostro. Cygły brawa, TS-a. Kurwa, to nie będę się zastanawiał, czy wlecesz. Się zastanawia, czy wjechać, czy jechać. Boże. Co my tu mamy? A, będziemy skręcać jeszcze. Paliwo ma, ale... Mogę wjechać, no ale dobra. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Skręć w lewo.
Trzymaj się prawej strony. A jaki się kurwa trzymam? Lewe czy co? Ale mnie wyrzuciło, nie? Nie ma co szaleć. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. I lecimy o polnej lawie, ziemi będzie wesoło. Pogoda piękna, można jechać, nie? Tam nie wiem, burza.
Także jutro do pracy. A ten film na rano, tak ten film wejdzie, to ja będę miał pierwsze zmiany, końcówki już, pierwsze zmiany. Lecimy ostro, nie, siostro, nie ma, że boli, tylko trzeba zasuwać. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Dobra, i lecimy. Dalej, został jeszcze 200 km. A jak te 200, to my to przelecimy moment. Się rozbuja. Przepraszam za te takie chumy, ale to nie moje winy. Coś się pierdoli, mikrofon chyba, bo karta może, nie wiem. I nie mogę te, próbuję kombinować, żeby tak mniej zrobić, ale jakoś to nie wychodzi. Ja nie wiem, kto myśli, tak jak myśli. Dobra, lecimy tam. Gdzie mamy? Zobaczymy to z paliwem w ogóle. Dobra, paliwo mamy jeszcze. O, tak powinno być zrobione. Paliwo przy drodze, a nie gdzieś tam kurwa latasz. Parę kilometrów. Cienko mu to idzie, nie wiecie, cieniutko mam z tym, zanim
tak ja nie widzę, ale Volvo prędzej by to płynął. Jak ten Kenwardzik. Ma 1640 koni, ale tak ciężko mu się rozbujać. No ale dobra, lecimy jak lecimy. To będziemy tak zaraz skręcać i tak. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. No bo kurwa stoisz albo jadziesz, bo ja nie wiem. Hałasy z przyczepy. No to można wyłączyć te hałasy z przyczepy, tak żeby nie było słychać przyczepy. To można wyłączyć. Ale trochę musi być hałasy, że to pracuje wszystko, a nie stoi słusznie. Słusznie to można krowę wydoić. Póki co to lecimy tam, gdzie mamy. Akurat 104 to tyle widzę. Okej, tak mniej więcej liczę. Powoli będziemy kończyć. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo.
Jak tak na dole mają ten. No ale żeśmy się wjebali, co? Betoniarkę. No niestety musimy to dostarczyć. Oni będą mieli opór. Pracy, tylko gdzie to pojechać? Tam, gdzie bym musiał z tyłu. Jesteśmy na miejscu, cali i zdrowi. Kurwa, ale już autobusu schodziłem. Głową, a, tu jest. Piotr jeszcze? Dobra. Jedyneczka. I zabierajcie to. Dobra. Tak to by powiedzieć, zakończyliśmy. O czym ja mam jakieś nic. Dobra, okej. Do następnego razu. Cześć.